Dzień dobry, witamy Państwa na spotkaniu zorganizowanym przez Londyński Oddział Partii Wolność. Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszych trzech znakomitych gości. Konrad Berkowicz, wiceprezes Partii Wolność. Witamy. Jacek Wilk, najbardziej wolnościowy poseł w tej kadencji Sejmu. Oraz znany były działacz SLD, obecnie nawrócony na poprawną stronę, Dariusz Szczotkowski. Bardzo dziękujemy za przybycie mimo tych trudnych warunków atmosferycznych, które panują na zewnątrz. Może tylko przypomnę, że na tyle sali są dostępne książki o tematyce wolnościowej, więc zapraszamy do zakupu. Pokrótce wyjaśnię tylko, jak będzie przebiegało spotkanie. Panowie wygłoszą trzy króciutkie prelekcje, po czym nastąpi od Państwa sesja pytań. Żeby nie przedłużać, zapraszam do głosu pana Konrada Berkowicza. Szanowni Państwo, ja właśnie, jak kolega zapowiedział, może króciutki wstęp i później będziemy odpowiadać na pytania, to będzie szansa w jakichś szczegółach. Zacznę od tego, że na świecie są szpetne prawdy i piękne fałsze, a władza, rządzący nami pogardzają i nas tymi pięknymi fałszami karmią. Jak kiedyś powiedziałem mocniej w telewizji rządowej, że politycy niektórzy zachowują się jak tajska prostytutka, która mimo, że ma za dużo między nogami, to zakłada sukienkę, żeby zachęcić klienta i później jest niemiłe zaskoczenie. No więc my jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć wam kilka tych szpetnych prawd, po to, żebyście później zaskoczeni niemile nie byli. Prawo i Sprawiedliwość podczas ostatnich wyborów, obecnie rządzące Prawo i Sprawiedliwość, z jednej strony obiecywało właśnie takie programy jak 500+, Mieszkanie Plus i tak dalej, a z drugiej strony puszczało oko do elektoratu wolnorynkowego, który chce niskich, prostych podatków, mniej biurokracji i tak dalej, między innymi obiecując podwyższenie kwoty wolnej od podatku i tak dalej, i tak dalej. I część ludzi, którzy popiera wolny rynek, miało nawet takie przekonanie, można było przeczytać często to w internecie, że Prawo i Sprawiedliwość tylko żeby wygrać wybory obiecuje te socjalne, utopijne rzeczy jak 500+, a tak naprawdę jak już dojdzie do władzy dzięki tym obietnicom, no to tam rozsądni ludzie te wolnorynkowe zmiany wprowadzą. Niestety stało się dokładnie odwrotnie, to znaczy okazało się, że właśnie te programy socjalne okazały się zupełnie serio zapowiedzią, a te wolnorynkowe puszczanie oka okazało się tylko kiełbasą wyborczą. I takie 500+ na przykład. Czym jest program 500+? Program 500+ oficjalnie ma służyć walce z problemem demografii. Rzeczywiście w Polsce jest istotny problem demograficzny, to znaczy coraz mniej Polaków się rodzi, część jeszcze wyjeżdża za granicę, do krajów, gdzie jest właśnie więcej wolnego rynku, jak tutaj. I coraz więcej jest ludzi, którzy przechodzą na emeryturę, coraz mniej rąk do pracy i to nieuchronnie prowadzi do katastrofy gospodarczej. To jest oczywiste. Ale rząd zamiast właśnie obniżyć podatki, odciążyć nas od biurokracji, żebyśmy mogli zacząć normalnie funkcjonować i normalnie też zakładać rodziny i w ten sposób zwalczyć z tą demografią, to rząd robi program 500+, który oficjalnie traktuje nas jak bydło hodowlane. To znaczy rząd za pomocą kija i marchewki nas stymuluje, żebyśmy się lepiej rozmnażali. To jest mówione oficjalnie, program 500+, rozdawanie komuś 500 zł ma go zachęcić, żeby się rozmnażał. Natomiast nieoficjalnie tak naprawdę chodzi o coś innego. Nieoficjalnie chodzi o to, żeby kupić głosy wyborców za ich własne pieniądze. Za ich własne pieniądze, bo przecież te 500+, które rozdaje rząd, no to są 500+ zabrane nam w podatkach, więc wystarczyło nam przestać zabierać, no ale są zabierane, później rozdawane po to, żebyśmy uważali, że ten rząd jest tak dla nas dobry, że trzeba na niego głosować i rzeczywiście ten zabieg się udaje. Żeby zobaczyć, że to jest prawdziwy cel programu 500+, wystarczy zajrzeć do uzasadnienia
tego programu, tej ustawy, w uzasadnieniu sam ustawodawca, czyli właśnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, napisali, że ten program w perspektywie kilkudziesięciu lat zwiększy współczynnik dzietności z 1,3 do 1,6. Tak jest założenie tego programu. To nie jest moja jakaś pesymistyczna ocena, to jest moim zdaniem optymistyczna ocena ustawodawcy. Czyli ten program oczywiście nic nie poradzi na żaden problem demografii. To jest po prostu rozdawnictwo służące temu, żeby właśnie kupić sobie głosy. I to jest właśnie taki piękny fałsz, walka z demografią. Wczoraj byliśmy w Southampton, i tam padło takie pytanie, w związku z którym powiedzieliśmy sobie o innym pięknym fałszu. Piękny fałsz jest taki, że panuje teraz wszędzie kapitalizm. Większość ludzi jest przekonana, że panuje wszędzie kapitalizm i to jest właśnie majstersztyk propagandowy socjalizmu, bo wszystko, co nie działa do końca dobrze, to nie działa dlatego, że przecież zły jest kapitalizm, prawda? Tymczasem w Polsce nie panuje kapitalizm, bo w Polsce mamy mnóstwo biurokracji, mamy wysokie podatki, w związku z czym rządzi nie drobny przedsiębiorca, radzi sobie nie zwykły szaraczek, ale rządzą korporacje. W Polsce nie mamy kapitalizmu, w Polsce mamy dyktaturę korporacji. I korporacja też jest skojarzona ogólnie z kapitalizmem, a to jest błąd. Tak jak wczoraj właśnie wspominaliśmy, słowo kapitalizm w ogóle nie pochodzi od kapitał, tylko od kapita, głowa. Czyli mówi o systemie, w którym wszyscy są wolni, równi, są proste zasady i każdy, kto ma głowę na karku, może sobie poradzić, a kto ma więcej jeszcze oleju w głowie, to może się naprawdę wzbogacić i wzbogacić całe społeczeństwo. Właśnie wielkim korporacjom zwiększanie biurokracji, tworzenie takiej sieci biurokratycznych przepisów, komplikowanie prawa i wysokie podatki są na rękę, bo prawo wtedy jest jak pajęczyna, bąk się przyciśnie, ugrzęźnie muszyna. Ale to, że ta biurokracja powoduje, że my myślimy, że te korporacje są kapitalistyczne, to jest jeszcze nic, bo ta biurokracja nie tylko niszczy właśnie zdrową konkurencję, nie tylko niszczy nasz czas, który musimy przeznaczyć na odnajdywanie się w tej biurokracji, nie tylko niszczy naszą energię i nasze szanse. Ta biurokracja niszczy moralność i pojęcia, bo przez to właśnie jest odwrotnie niż kiedyś. Kiedyś człowiek bogaty kojarzył się z czymś jednoznacznie dobrym. Bogaty nawet pochodzi, to słowo pochodzi od słowa podobny do Boga, a ubogi to było coś jednoznacznie negatywnego. Ubogi to jest ktoś u bogatego na garnuszku. A teraz w Polsce, jak ktoś jest bogaty, to już jest od razu podejrzany, bo pewnie właśnie tak jak to robią duzi kapitaliści, duże korporacje, pewnie sobie wylobbował u polityków jakieś prawo, albo dał komuś urzędnikowi łapówkę, żeby wygrać jakiś przetarg, dał tam w samorządzie łapówkę, żeby mieć jakiegoś kontrahenta, tak? A ubogi, no to jest pewnie uczciwy, dlatego jest ubogi, tak? Kiedyś bogaty to było coś dobrego, ubogi coś złego, a teraz odwrotnie. Konfucjusz powiedział, że w krajach rządzonych dobrze wstydy być ubogim, a w krajach rządzonych źle wstydy być bogatym. I tak niestety jest właśnie w Polsce i tak naprawdę jest niestety prawie na całym świecie. To odwraca zupełnie wartościowanie, to odwraca zupełnie moralność. A w Polsce jest niewielu ludzi bogatych, między innymi dlatego, że właśnie te muszki, które się nie przebiją przez tą pajęczynę, płacą najwyższe podatki. Wystarczy spojrzeć na opodatkowanie pracy w Polsce. W Polsce, żeby zarobić 2800 na rękę, trzeba wypracować 4800. Ludzie myślą, że to ta pensja brutto, którą dostają, to jest to, co wypracowali, no i z tego jest podatek i dlatego mają na rękę tyle, a to nawet nie jest prawda. Jest jeszcze coś, co nazywam super brutto, czyli tym podatkiem od pracy, który płaci przedsiębiorca, płaci pracodawca. Ale wystarczy pomyśleć, skąd ten pracodawca ma te pieniądze, tak? Pracodawca, załóżmy, szef jakiejś firmy ma 10 pracowników, załóżmy, że sam zarabia 10 tysięcy,
No i nagle podwyższa się tak zwany podatek od pracodawcy. Ostatnio się taki podwyższył i wszystkie gazety pisały, że podwyższa się między innymi podatek pracodawcy, który musi zapłacić pracodawca. Załóżmy, że się podwyższa o 1000 zł. No to 1000 zł od każdego pracownika to jest 10 tysięcy. On ze swojej pensji 10 tysięcy nie zapłaci tego podatku, będzie miał nic, tak? On musi zapłacić z pieniędzy pracowników. Przedsiębiorca ma tylko te pieniądze, które wypracują jego pracownicy. I każdy podatek od pracy ostatecznie jest podatkiem pracownika, czyli każdego z nas. I rzeczywiście, żeby zarobić 2800, to musimy w rezultacie wypracować 4800, czyli prawie połowę od razu zabiera nam państwo. Później idziemy do sklepu z tym 2800, a w sklepie znowu w każdym produkcie jest efektywny VAT 16%. Średnio 16% w każdym produkcie znowu płacimy. To jest kolejny podatek i też płacimy na podatek od pensji tego człowieka, który pracuje w sklepie i tak dalej. Nawet jak ktoś kupuje bułkę, no to płaci akcyzę w paliwie dla furgonetki, która przywiozła tą bułkę i tak dalej, i tak dalej. Tak? W rezultacie, jak policzymy wszystkie podatki, to w sumie płacimy, powinniśmy formalnie płacić, tak Centrum Adama Smitha wyliczyło, 83% naszych dochodów. W praktyce minimum, ponieważ Polak potrafi, to minimum połowa naszych dochodów idzie do państwa. Minimum połowa dochodów. Co to oznacza? Jest nawet taki dzień, który się nazywa Dniem Wolności Gospodarczej, mniej więcej właśnie w połowie roku. To jest taki dzień, który wylicza Centrum Adama Smitha. To jest dzień, w którym przestajemy pracować tylko po to, żeby opłacić podatki, opłacić państwo i zaczynamy pracować na siebie. A więc przez połowę życia wstajemy rano do pracy tylko po to, żeby opłacić to państwo. Przez połowę życia jesteśmy niewolnikami tego państwa. Oczywiście ktoś by mógł tu powiedzieć i często pada taki argument, no dobrze, niech będzie, że te podatki płacimy takie wysokie, choć rzeczywiście jak taki instytut w Warszawie naukowy zrobił badanie, to się okazało, że mnóstwo ludzi myśli, że w ogóle nie płaci podatku, no bo przecież on dostaje pieniądze od pracodawcy, on nie płaci. Jak już ktoś myśli, że płaci podatki, to mówi, że płaci 10% podatku, tak? Ale załóżmy, że już jest ktoś, kto rozumie, że połowę życia pracuje tylko na państwo, ale mówi tak, no dobrze, połowę życia pracuje na państwo, ale mam za to drogi, szpitale, szkoły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Na to trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Jedna to jest to, co powiedział taki czarnoskóry ekonomista Thomas Sowell, który powiedział, że to jest zadziwiające, że ludzie myślą, że nie stać nas na lekarzy i szpitali, a jednocześnie myślą, że stać nas na lekarzy, szpitali i całą tą biurokrację rządową, która tym zarządza. Tak? Co to pokazuje? Jeżeli państwo ma pieniądze z naszych podatków, żeby nam to wszystko zapewnić, to gdyby nam nie zapewniło, to mielibyśmy pieniądze, żeby zapłacić prywatnym przedsiębiorcom, którzy nam to zapewnią, tak? Tak samo, co najmniej tak samo byłoby nas na to stać, tak? Gdzieś ostatnio przeczytałem, że ktoś mówił, że kiedyś w PRL-u był taki moment, że ciągle był problem z mięsem, bo państwo dostarczało, zapewniało obywatelom mięso i ciągle był problem z mięsem, tak? Ciągle brakowało, było złej jakości i tak dalej. No i u prywaciarza to mięso było strasznie drogie. I wszyscy byli przekonani, że dobrze, no źle działa to dostarczanie mięsa przez państwo, no ale dobrze, że dostarcza, bo inaczej byśmy musieli kupować to drogie u prywaciarza, tak? No drogie było dlatego, że było w nieuczciwej konkurencji z państwem i na ogół wiązało się z działalnością po prostu nielegalną, co jest ryzykowne, tak? Tak samo jest teraz, no pewne prywatne usługi, które muszą konkurować z państwem są oczywiście droższe, ale to nie znaczy, że byłyby droższe, gdyby państwo się tym nie zajmowało. Tak jak teraz, chyba lepiej, że dostarczaniem mięsa do Polski zajmuje się prywaciarze, a nie państwo, prawda? Proszę? Dokładnie tak. I to jest nieuczciwa konkurencja, bo państwo zmusza, państwo pieniądze na to, co dostarcza, pobiera pod przymusem, a przedsiębiorca musi nas przekonać, żebyśmy dobrowolnie dali drugi raz na to samo, bo już daliśmy dla państwa, tak? Tak samo mówi się na przykład, że w Polsce są uczelnie prywatne. Nie ma ani jednej w Polsce uczelni prywatnej, no bo każda uczelnia ma przez państwo na przykład narzuconą strukturę, program, żeby być uczelnią, to musi mieć tylu profesorów, taki system, taki program i tak dalej. I co więcej, są oczywiście bardzo dobre uczelnie prywatne też, ale generalnie mówi się, że uczelnie prywatne w Polsce
gorzej uczą, a państwowe lepiej i to jest niby, że lepsi są absolwenci tych państwowych, a gorsi tych prywatnych i to jest niby argument za tym, że uczelnie powinny być państwowe. Tymczasem znowu, czego nie widać w tym rozumowaniu? Tego, że jeżeli państwo zajmuje się uczelnią państwową, to każdy, kto nie pójdzie na tą uczelnię państwową, traci darmowe studia, tak? Za które już zapłacił państwu. Czyli jak wybierze prywatną uczelnię, to musi zapłacić drugi raz. Dlatego każdy, pierwszym wyborem każdego jest raczej państwowa uczelnia, tak? Bo idąc na prywatną, traci tą nagrodę w postaci 5 lat darmowych studiów. Więc siłą rzeczy pierwszy wybór jest na państwową uczelnię, więc lepsi, zdolniejsi studenci raczej idą na państwową uczelnię, stąd jest wyższy poziom. Ale znowu, gdyby były prawdziwe prywatne uczelnie, to oczywiście musiałoby to działać lepiej i taniej. Dlaczego lepiej i taniej? To jest bardzo ważna uwaga. Dlaczego jest tak, że my uważamy, że państwo musi mieć jak najmniejszy budżet? Bo uważamy, że musi mieć budżet, jakieś podatki muszą być, bo państwo musi mieć policję, wojsko i tak dalej, żeby dbać o porządek publiczny, o naszą wolność, bronić nas przed zagrożeniem z zewnątrz. A dlaczego musi być ten budżet jak najmniejszy? Dlaczego państwo musi zajmować się jak najmniejszą ilością, tylko tą konieczną rzeczy? Dlatego, że jak powiedział noblista z dziedziny ekonomii Milton Friedman, są 4 sposoby wydawania pieniędzy. Pierwszy sposób to wydajemy swoje pieniądze na swoje potrzeby. Swoje pieniądze zarobiliśmy ciężko, więc chcemy wydać oszczędnie. Na swoje potrzeby dobrze je znamy, więc wydajemy celowo. Drugi sposób, wydajemy nie swoje pieniądze na swoje potrzeby. Na przykład jesteśmy w delegacji, dostajemy tam, nie wiem, voucher jakiś albo kartę firmową i możemy sobie, mamy prawo sobie zjeść obiad, no to nie kombinujemy, żeby tu taniej zjemy, tu sobie ugotujemy, tylko idziemy do jakiejś restauracji, kupujemy drogo, bo i tak nie my płacimy, ale przynajmniej celowo, bo rzeczywiście byliśmy głodni, tak? Trzeci sposób, to jest wydajemy swoje pieniądze na czyjeś potrzeby. To jest sytuacja kupowania prezentu komuś. Zauważmy, że trudno jest komuś kupić dobry prezent. Kombinujemy, dopytujemy, a co on potrzebuje i często nie trafiamy z tym prezentem. Często państwo też pewnie dostali jakiś prezent, który nie był do końca trafiony, mimo że ktoś się starał, żeby kupić, bo chciał dobrze, nie chciał wydać bez sensu swoich pieniędzy, ale jednak nigdy czyjś potrzeb dobrze nie znamy. Janusz Korwin-Mikke na przykład dostaje w prezencie czasem krawaty. Tak? To taki dość charakterystyczny przykład. No i czwarty sposób wydawania pieniędzy, a zresztą jeszcze a propos tych prezentów, to zauważmy, że na weselach nie kupuje się. Na weselach nie kupuje się raczej prezentu, tylko daje się pieniądze, tak? Bo to jest istotna sytuacja, istotna ekonomicznie dla pary młodej, żeby to, co dostaną, dobrze wykorzystać. I tu jest właśnie czwarty sposób wydawania pieniędzy. Wydawanie nie swoich pieniędzy na nie swoje potrzeby. Najgorszy sposób wydawania pieniędzy, nieoszczędny i niecelowy. I kto tak wydaje pieniądze? Systemowo. Państwo, politycy, tak? Nawet najbardziej święty, najlepiej chcący dla ludu urzędnik wydaje nie swoje pieniądze na nie swoje potrzeby. On musi je wydać w najgorszy, najmniej efektywny, znany na świecie sposób. A więc teraz połowę naszych pieniędzy jest wydawana w najgorszy możliwy sposób. I my uważamy, że tych pieniędzy wydawanych w najgorszy możliwy sposób musi być jak najmniej, tyle tylko, ile jest konieczne, czyli właśnie na przykład na obronność, na wojsko, na policję, administrację, jakąś ochronę środowiska, no bo powietrze jest wspólne siłą rzeczy, nie można tego zindywidualizować, sprywatyzować, tak? Dlatego właśnie wszystko, co zapewnia nam państwo, dużo taniej i dużo lepiej zapewni nam prywatna firma. To widać świetnie na połączeniach telefonicznych, ile kosztowały kiedyś połączenia telefoniczne, jak była Telekomunikacja Polska, zupełnie państwowa, nie było konkurencji, tak? Nie było konkurencji, połączenie telefoniczne kosztowało horrendalnie dużo, mało kto miał telefon, chodziło się do kogoś zadzwonić, tam się zostawiło parę złotych tak za minutę i tak dalej. A później jak tylko dopuściło się konkurencję, mimo że te spółki często też są jakieś tam francuska, państwo i tak dalej, ale wystarczyło dopuścić konkurencję jakąkolwiek między nimi, oni musieli już nas przekonać, żebyśmy wybrali tą telefonię, a nie tą. I nagle w ciągu kilku miesięcy spadło kilkanaście, później kilkudziesięciokrotnie. Teraz już właściwie dzwonienie jest niemalże za darmo. Tak? To pokazuje, jak nieefektywne jest zarządzanie pieniędzmi przez państwo. To jest ogromny problem. I jak państwo, mając możliwość zmuszenia nas, żebyśmy zapłacili, nie będzie w ogóle się, nie będzie dbało o to, żeby coś nam za to dać w dobrej jakości, tak?
Bo właśnie na wolnym rynku zarabia ten, kto nam służy, kto da nam jakąś usługę w takiej jakości, żeby przekonać nas, żebyśmy dobrowolnie za to zapłacili. I Prawo i Sprawiedliwość niestety nie obniży podatków, nie zmniejszy biurokracji, jestem o tym przekonany. Oczywiście każdy może się mylić co do przyszłości, ale niestety zwracam uwagę, że mam dobrą tu intuicję, bo, i to już kończąc przypomnę, jak Platforma Obywatelska doszła do władzy, miała jeszcze większe poparcie niż teraz Prawo i Sprawiedliwość. Był hura optymizm i Platforma otwarcie obiecywała, że obniży podatki. To była partia, która właściwie w głównych postulatach mówiła to, co my, tak? I zabrała nam nawet część wtedy elektoratu. Miała ogromne zaufanie, ogromne poparcie. Donald Tusk, liberał, został premierem. I wtedy, już na samym początku, jak szef klubu parlamentarnego był w takim młodzieżowym programie Młodzież Kontra, ja tam jako młody chłopak miałem okazję zadać pytanie i założyłem się z nim na wizji o 1000 zł, że Platforma Obywatelska nie obniży podatków nawet o 10%. No i pan Chlebowski przyjął zakład o 1000 zł. Pamiętam wtedy kolega mnie pyta, bo to każdy był taki niepewny, co ta teraz Platforma zrobi, pyta, ale co zrobisz, jak obniżą te 10% podatki, stracisz 1000 zł, my biedni studenci wtedy. No to mówię, że no, jak obniży, to bardzo dobrze, bo i tak zyskamy na tej obniżce więcej niż te 1000 zł, tak? Ale niestety zakład wygrałem. Nie dostałem tego tysiaka i szczerze mówiąc nie mam serca zrobić egzekutywy od pana Chlebowskiego, bo mam, przyznam się państwu, drobne takie wyrzuty sumienia, bo mam wrażenie, że zaraziłem wtedy pana Chlebowskiego hazardem i później była afera hazardowa i został aresztowany. Także szanowni państwo, może nie jest to bardzo optymistyczne na tą kadencję, ale nie dajcie się państwo omamić pięknym fałszą i przekonujcie innych, by tym pięknym fałszom nie wierzyli, no bo już niedługo kolejny maraton wyborczy i wtedy będzie można rzeczywiście coś zmienić. Dziękuję bardzo.